moją rodzinę wymordowały piekielne pomioty. Taki widok wystarczy, żeby człowieka złamać. Moją siostrę zabił obłęd. Zostałam sama i byłam przerażona. Ale uratowali mnie. Uratowali ci, którzy połączyli siły, aby oczyścić świat z piekielnych stworów. Ujrzeli we mnie siłę. I stworzyli ze mnie broń. Jestem już gotowa. Na Tristram spadł meteor. A potem umarli zaczęli ożywać. Odeślę ich do grobów. Kiedyś byłam zwierzyną. Teraz jestem łowcą. Tylko zmarli tak cuchną. Gwiazda jest gdzieś blisko. Przybyłam tutaj w poszukiwaniu upadłej gwiazdy. Muszę zniszczyć zło, które spowodowała. Spadła na starą katedrę. Przeżyła tylko jedna osoba, Lea. Porozmawiaj z nią. Kapitanie Rumford, idzie tu więcej zmarłych! Nie możemy otworzyć bramy, dopóki ich nie przepędzimy! Jest ich więcej! Nigdy nie widziałem nikogo, kto walczy tak jak ty! Straże! Otworzyć bramę! Le znajdziesz w gospodzie pod zarżniętym cielakiem. Odkąd spadł ten przeklęty meteor, umarli są naszym utrapieniem. Musimy palić zwłoki, żeby nie wstawały z grobów. Przybyłem tutaj, żeby badać upadek starego Tristram. Nie sądziłem, że historia się powtórzy. Za Karum popadło w nieła... Mam dla ciebie dzisiaj parę rzeczy. Obiecałem Marko, że go ochronię, a teraz on nie żyje. Tristram żyło się kiedyś tak wspaniale. Moja rodzina mieszka tu, odkąd miasteczko powstało na ruinach starego Tristram. Ale teraz... zgroza. Bliscy, których pochowaliśmy i opłakiwaliśmy, chcą nas pożreć. Lea, tak? Rumford powiedział, że przeżyłaś upadek gwiazdy. Tak. Ale mój wujek Deckard spadł w głąb starej katedry. Chciałam go szukać, ale umarli zaczęli ożywać. Przybyłam tu, żeby zebrać zbrojnych, ale... Uwaga! Ranni się przemieniają! Jestem coraz lepsza. To mi wykańcza interes.
Umarli nas zaleją, jeśli czegoś nie zrobimy. Dlatego mam zamiar z nimi skończyć i ocalić miasto. Dziękuję. Porozmawiaj z kapitanem Rumfordem przy bramie. On powie ci, co trzeba zrobić. Jesteśmy oblężeni od 6 dni. Wujek Deckard nadal się nie znalazł. Kapitan Rumford i reszta tracą nadzieję. Staram się ich podtrzymać na duchu, ale jeśli pomoc nie nadejdzie szybko... Szesnastu zbrojnych wyruszyło. Tylko Rumford wrócił. Jak mogę wam pomóc w walce z ożywieńcami? Podziwiam twoją odwagę, ale kapitan Dalton i jego ludzie zostali zgładzeni przez te monstra. Tylko ja ocalałem. Bez obaw. Pomszczę ich śmierć. Wierzę ci. Uderz na plugawe matki i ich królową. One żygają tymi monstrami. Atakują barykady! Tam jest jedna z plugawych matek. W ruinach przy drodze jest ich więcej. Ja, Deckard Cain, spędziłem wiele lat podróżując i pisząc o dziwnych stworzeniach zamieszkujących nasz świat. Ale wciąż wzdraga mną widok plugawych matek. Są tym, co pozostało z dwórek królowej Asylii, które zostały zamordowane i zdeprawowane przez nikczemną magię. Żywią się teraz trupami i wymiotując nimi, tworzą nowych ożywieńców. Nigdy nie zapomnę, kiedy pierwszy raz ujrzałem te koszmary wyłażące z zamglonego lasu. Nasi dawno pochowani bliscy powstali z grobów i zaczęli atakować żywych. Lecz ożywieńcy to był zaledwie początek. Drogi czytelniku, nazywam się Abdalhazir. Jestem podróżnikiem, uczonym i badaczem. Dzielę się swą szczegółową wiedzą o tym niesamowitym świecie i zamieszkujących go stworzeniach w moich zapiskach, których to opracowanie często wiąże się z wielkim ryzykiem. Atoli, byłem niedawnymi czasy w Kanduras, gdzie mój namiot został splądrowany przez krwiożercze kolco zwierzę. Zdołałem przepędzić je za pomocą buta, ale człowieka mniej śmiałego spotkałby znacznie gorszy los. Thank you.
Badając jaskinię w poszukiwaniu ukrytego skarbu, ujrzałem coś przerażającego. Sterte zwłok. To niewiarygodne, ale gdy zacząłem szukać u nich kosztowności, zwłoki zaczęły ożywać. Muszę ostrzec nowe Tristram, zanim będzie za późno. Griswold niech będzie błogosławiony. Zaryzykował wszystko, aby przyprowadzić tego biednego chłopca do domu z katedry. Markotny ów chłopiec i smutny, ale jestem pewna, że to minie i znowu będzie tym słodkim wirtem, którego wszyscy kochają. Muszę mieć więcej nienawiści. Szkolenie się opłaciło. Umarli zaczęli nas pożerać, kiedy spaliśmy. Są wszędzie. Uciekaj! Ratuj się! Muszę mieć więcej nienawiści. Stare Tristram, wciąż czuć tutaj zło diablo. Dziękuję za pomoc. Możesz przemówić Lei do rozsądku? Nie chcę zrezygnować z ratowania wujka. I nie powinna. Pomogę jej go odnaleźć.